Foto Art Medica to szanowany konkurs fotograficzny dla lekarzy artystów, którzy oprócz wykonywania swojego zawodu spełniają się również w dziedzinie fotografii, która jest ich pasją. Jest to, można powiedzieć, unikalna impreza fotograficzna w skali międzynarodowej, bowiem jest to jedyny taki konkurs. Mamy w tym roku blisko 100 uczestników z 15 krajów świata. Zdjęcia są prezentowane w trzech kategoriach: fotografia medyczna, temat wolny oraz architektura. Poziom, jak podkreśliła przewodnicząca jury, prezes Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, jest bardzo wysoki. Uznała, że jest to w tej chwili jeden z najlepszych międzynarodowych konkursów organizowanych w Polsce. Co potwierdza również ilość zgłoszeń, które napłynęły do komisji salonu. Prac napłynęło 665 w trzech kategoriach. Po kolei każda kategoria była rozpatrywana. Najpierw oczywiście wyłaniano finalistów i spośród finalistów już laureatów poszczególnych nagród. W tym roku po raz kolejny, warto podkreślić, mamy też auspicję Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, czyli największej organizacji międzynarodowej, co jest dla nas dużym zaszczytem i docenieniem ze strony FIAP-u, ze strony tejże organizacji pasji twórczej środowiska medycznego. Ilość chętnych do udziału w salonie fotograficznym lekarzy jest również spowodowana nagrodami, które każdy z uczestników chciałby mieć w swoim fotograficznym CV. Przede wszystkim jest statuetka Grand Prix. Jest to unikalna statuetka wykonana przez naszego częstochowskiego artystę, rzeźbiarza Mariusza Chrząstka. Jest ona bardzo ceniona w naszym środowisku, ponieważ na każdą edycję salonu jest przygotowywany unikalny egzemplarz potwierdzony artystycznym certyfikatem. Jest również pula medalowa, czyli medale Fotoklubu RP, medale FIAP-u, medale Foto Art Medica oraz honorowe wyróżnienia i nagrody specjalne. W sumie 40 nagród, które zostały właśnie rozdysponowane przez jury wśród 96 uczestników.